proszę o odegranie hymnu państwowego. Zabierze przewodniczący Rady Miejskiej pan Stanisław Tarnowski. My, naród polski, dziękujemy opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały. Te słowa 70 lat temu Sejm Ustawodawczy zapisał w Konstytucji wolnej już i niepodległej Polski. Dzisiaj na progu rodzącej się III Rzeczypospolitej winniśmy je również powtórzyć. Niełatwe i okupione krwią wielu Polaków były drogi do niepodległości. Dążenia do niej nigdy nie wygasły. Tliły się w austriackim zaborze, we wszystkich grupach demokratycznych. Budziły się wszędzie z uśpienia wśród ludzi powstania i działaczy emigracyjnych. Odżyły z dużą mocą w twórczości Sienkiewicza, Jerza, Prusa, Konopnickiej, Staffa, Norwida i Żeromskiego. W konspiracyjnej działalności Ligi Narodowej czy Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie sposób tu wymienić wszystkich, którzy to wielkie dzieło o sercach i umysłach Polaków przygotowywali. W tak wychowanym w duchu patriotyzmu i dążeń niepodległościowych w społeczeństwie pojawia się wielka postać Józefa Piłsudskiego. Więziony za działalność konspiracyjną, wykradziony z więzienia carskiego, jednoczy polski ruch wojskowy, przejmując w 1912 roku dowództwo tworzących się sił wojskowych. Proponuje samodzielne wystąpienie Polski wyprzedzające rozpoczęcie działań wojennych, wkroczenie do Królestwa połączone z akcją dywersyjną przeciw mobilizacji, przyciągnięcie Polaków z wojsk zaborczych i stworzenie takiej sytuacji, by siła polska zaczęła ważyć na politycznej szali. Koncepcja ta nie została w pełni zrealizowana. Siły konserwatywne i demokratyczne nie wierzyły w powodzenie powstańczej akcji. 13 sierpnia 1914 roku prezes Koła Polskiego Juliusz Leo uzyskał zgodę na utworzenie Legionów Polskich przy Armii Austriackiej. Mimo takiego rozwiązania Józef Piłsudski otrzymuje faktyczną odrębność swego strzeleckiego wojska jako żołnierzy niepodległości. Utrzymuje ducha powstańczego, odmienne odznaki stopni wojskowych, mundury i obyczaje. Jego pierwsza brygada walczy pod Kotnarami, Jastkowem, Tarłowem. Przeprowadza udaną kampanię na Wołyniu. Walczy pod Chyżówkami, Marcinkowicami, Limanową, Łowczówkiem i Kościuchnówką. Druga brygada odnosi szereg powodzeń pod Rafajłową, Nadwórną, Mołotkowem, Kirlibabą. Walczy jako jedyna z wojskami wszystkich trzech zaborców. Wspomnieć tu należy zasłużonych dowódców tych oddziałów: Zygmunta Zielińskiego, Józefa Halera, Włodzimierza Zagórskiego, Mariana Januszajtisa, Rydza Śmigłego czy Sostkowskiego. Piłsudski wierzył, że żołnierz znajdzie w tej wojnie ojczyznę i że każdy krok w kierunku budowy wojska uzależnia od postawienia sprawy polskiej. Nie wahał się przed złożeniem dymisji dla wymuszenia ustępstw. 22 lipca 17 roku odmówił przysięgi wierności, za co został aresztowany i uwięziony w Magdeburskiej twierdzy.
11 listopada 1918 roku po powrocie do Warszawy przejął władzę, sprawując ją aż do zwołania Sejmu Ustawodawczego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że był to wódz narodu, wielki polityk i strateg, oddany bez reszty sprawie niepodległości ojczyzny. Drugą wielką postacią był światowej sławy kompozytor i pianista Ignacy Paderewski. Jego zasługą był manifest Polonii do prezydenta Stanów Zjednoczonych, głoszący, że Polska ma być cała, wolna i niepodległa. Manifest ten znalazł wyraz w orędziu prezydenta i deklaracji wersalskiej z 3 czerwca 1918 roku. Paderewski potrafił zażegnać kraju wzajemne wrogości i w ojczyźnie już wolnej stworzył rząd uznany przez wszystkich Polaków i przez wszystkie obce rządy. 73 lata temu powstała Polska, zrzucając pęta, mogąca swobodnie stanowić o swym losie. Polska bez ustalonych granic, zmuszona o nie walczyć. Od wschodu rewolucja bolszewicka, na zachodzie niemiecka. Polska pogrążona jeszcze w nędzy przez lata, szarpana politycznymi walkami, ale wolna i dziedzicząca po zniewolonej dorobek nieoceniony naród. Naród liczbą nieporównywalnie silniejszy i we wszystkich warstwach świadomy swojej odrębności i jedności. Naród związany tradycją walki i cierpień ze sprawą niepodległości, pojmujący jej cenę, choć jeszcze po staremu niesforny i swarliwy, w chwilach groźnych gotów stanąć w obronie ojczyzny. Naród twardy w pracy i zacięty w walce, zdolny wznieść się na wyżyny bohaterstwa. Naród, który po latach nowego, straszliwego, krwawego potopu zostanie nazwany natchnieniem narodów. 11 listopada 1918 roku w Kampieni podpisano zawieszenie broni. Dla Europy był to koniec wojny. Dla odradzającej się Polski, według słów Juliana Tuwima, wspaniałe dni. Wczorajszy mrok w zorze przekształcał się jutrzejszą. Dziękuję. Pan przewodniczący zakończył swoje przemówienie słowami poety. Sądzę, że stosownym uzupełnieniem tych słów będzie montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów szkół radzyńskich, Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Program, który Państwo za chwilę obejrzycie, przygotowany został pod kierunkiem pani Beaty Stefaniak, pani Grażyny Stelmach oraz pani Jolanty Frankowicz. Zapraszam do wysłuchania patriotycznych treści, swojej treści tekstów. Zgasić górę i bok trochę zaświecić, weź tam skoczyć. Thank you.
Katastrofa rozbiorów i utrata własnej państwowości nie załamały narodu polskiego. Jego wola przetrwania i niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej ojczyzny. Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynarodawiany, zachował jednak swoją jedność i tożsamość. Polaków łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania swoich tradycji i obyczajów. W czasach zaborów i niewoli wszystkie pokolenia Polaków prowadziły krwawe, wyzwoleńcze walki, które zaszczepiały poczucie własnej godności oraz były świadectwem, że jeszcze nie zginęła ta, którą wykreślono z map, ale nie wymazano z serc Polaków. Wreszcie, po 123 latach niewoli, marzenia Polaków spełniły się. Odrodziło się państwo polskie. Rozbrajano i usuwano austriackie oraz niemieckie garnizony. Z byłych członków wychodzącej z podziemia organizacji wojskowej, z byłych żołnierzy legionów, oddziałów Towarzystwa Sokół i Polaków opuszczających szeregi armii zaborczej pospiesznie formowało się Wojsko Polskie. We wszystkich dzielnicach kraju powstawały lokalne ośrodki władzy i instytucje terenowe. Najwcześniej, po 28 października 1918 roku, zawiązała się komisja likwidacyjna w Krakowie. 7 listopada tegoż roku w wolnym już od okupantów w Lublinie zaczął urzędować zorganizowany potajemnie Rząd Ludowy Republiki Polskiej. W zaborze pruskim tworzyły się polskie rady ludowe. Wreszcie 11 listopada powołana przez okupantów Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała władzę ludową Józefowi Piłsudskiemu, legendarnemu już dowódcy 1 Brygady Legionów. Z tym właśnie wydarzeniem wiąże się w naszej tradycji historycznej data wskrzeszenia Polski niepodległej. Ojczyzna to samo życie, jak krew bije w tętnach, jak serce w piersiach uderza, jak myśl w mózgu przepływa, tak w nas żyje ojczyzna. Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny, stąd tu, gdzie czekam pokryjomu, w ukornej pustce jałowizny będziemy razem nie mieć domu. Kto się zapatrzył w tamte strony, gdzie dotąd niebo nocą ciemną od łuny drży nieugaszonej, niech w tę noc głębiej idzie ze mną. Komu się śnią włóczone kości przez psy na polach, gdzie rozpaczą brzozy odarte jeszcze płaczą, niech mi to wyzna w samotności. Bo z mgieł jesiennych przez ścierniska w badylach perzu kłębem pnączy szept, jaki z trudem się przeciska i w samo serce krew się sączy. Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona. Ze wszystkich bogactw cztery ściany, z całego świata tamta strona. Da Bóg nam kiedyś zasiąść w Polsce wolnej, od Żyda złotej, od lasów szumiącej. Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający dla złotych pługów udręki mozolnej. Jeszcze oddźwiękną kamienie na młoty i z twardym ziemia pogada lemieszem. I z wszystkich jeszcze kamieni wykrzeszem snop iskier złoty. Więc gdy wiosennym przechadzam wieczorem mgły otuloną zagonów szarzyznę, ktoś w moim sercu wykuwa toporem moją ojczyznę. Widzieliśmy cię w łunach i pożogi dymie. Ulatujące ptactwo krzyczało twe imię i byłaś, jakby w chmurach zjawisko olbrzymie. A potem
głębszą stałeś, co się znalazł w ciele. Lecz nas każdy cię w duszy miał i w krwi, i w ciele, żeś żyła, jako feniks młodzieńczy w popiele. I szydzili z nas zdrajcy w wielkiej liczbie siedzący, pluli pogardą w szary tłum wędrujący i wołali: ci ludzie w błędzie idą i we śnie, bo widzieliśmy martwe jej ciało i ona nie wskrześnie. Stań, Polska moja, uderz czyn, idź znów przebojem w bój szalony, już po nie ląd podziemnych min. Krwawą godzinę biły dzwony, zerwane pęta, uderz czyn. Stań, Polsko moja, wstrząśnij proch. Za tobą zimny smutków loch, przed tobą świty zmartwychwstania. Z anielskim skrzydem wstrząśnij proch. Wstań, Polsko moja, w blaskach złóż nowe się szlaki krwawią tobie. O, lżej ci będzie w gromach burz, niż mi wzwiędły wspomnień grobie. Wstań, Polsko moja, w blaskach złóż. Ojczyzna wzywa nas do boju. To naprzód, naprzód Bóg nam każe iść. By jutro zakwitł dzień pokoju, twardy na mógł deptać dziś. Wielki wiatr nam sztandar już rozwinął. Prowadź wodzu na zwycięstwa szlak, bo w gorących lufach karabinów czeka pocisk na twój znak. Gdy pożar wojny krwią trza gasić, to cóż, gdy komu nawet przyjdzie lec? Ziemskie imperium z kroków naszych, imperium Boga z naszych serc. Jeszcze matki twarz nie obeschła od łez, świeżych ran nie zasklepił jeszcze czas. Trzeba iść, by męce już położyć kres. Naprzód marsz, naprzód marsz. Dużo już upadku i nazbyt w nim wojsko i zbyt nikczemna losu pogajna z kolei. Duszno mi w tym nieszczęściu i dość mam niewoli. Róbcie co chcecie, ja zaś będę robił wojsko. Niech mi oczy Europy już więcej nie świecą, jej duchem i wolnością. Ja cały ten system podpalę, jak arsenał, aż niebem ojczystym ognie łun stada ptaków czerwonych polecą. Sam sobie niech żelazny postawi się murem Polak, który w miłości odważył się młodej jedyny raz odetchnąć szaleństwem swobody, a cały kraj zarzucę strzeleckim mundurem. I pójdę na manewry i staną kompanie i wyprężą się przyku posłuszne komendzie i zaśpiewamy sobie. Wesoło nam będzie polską wojnę otrąbić i polskie powstanie. I tak się ta zabawa rozpocznie zimna, i tak to się ułoży, że z tego mi wojska wymaszeruje nowa, bijąca się Polska. Bo kolej losu taka, a nie żadna inna. Odstąpi się głowa, bez pierwszych szeregów podąża na dół. Nie wolno nasza
żołnierza. Z garścią mało ludzi, źle uzbrojonych i źle wyposażonych, rozpoczęłam wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałam pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów, samych tylko Polaków przedem brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucono, żebrakło szabli polskiej. Że szabla nasza była mała, że nie była godna wielkiego, 20-milionowego narodu, nie nasza w tym wina. Nie stał za nami naród nie mający odwagi spojrzeć olbrzymim wypadkom w oczy i oczekujący w biernej neutralności jakiejś dla siebie od kogoś gwarancji. Żołnierze, poszliście za moim rozkazem bez wahania, bez chwili namysłu, czy los wasz nie będzie podobny do losu tylu poprzedzających was pokoleń żołnierzy polskich. Poszliście, by stanąć w obronie, jeśli już nie szczęścia ojczyzny, to przynajmniej jej honoru. Wyrobił się z nas ten typ żołnierza, jakiego nie znała dotąd Polska. Z młodego chłopaka w naszej atmosferze wyrastał szybko spokojny, równy, stary żołnierz, przygotowany na długą i żmudną pracę, nie spalający się jak słoma w pierwszym drobnym ogniu. Żołnierze i towarzysze broni. I teraz, jak na początku, jesteśmy tylko awangardą wojenną Polski, a także jej awangardą moralną, z umiejętnością zaryzykowania wszystkiego, gdy ryzyko jest konieczne. Żołnierze, smutno mi, że powinszować wam olbrzymich triumfów nie mogę, lecz dumny jestem, że dzisiaj z większym spokojem mogę do was jak ongiś zawołać. Chłopcy, naprzód! Na śmierć czy na życie, na zwycięstwo czy na klęski, idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Ta Polska trwała, nie ma swoich wrogów. Dzieliły nas granice i obce nam prawa. Naród rósł w swych marzeniach i swój cel poznawał jak na dnie źrenicy kształt własnego domu. Mówiliśmy ojczyzna, dźwigaliśmy pamięć. Mówiliśmy ojczyzna, obszar naszej krwi. Lecz każdy nosił w płucach niewydany krzyk, jak na przekór murom sławi się Jeroen. Nieśliśmy okruch Polski w każdym śnie i w słowie. Nie starły nas kłamstwa, więzienia i troski, jak się przenosi myśl na dnie milczenia. Gniew i czas są silniejsze. Ufaliśmy sobie, jak wierzy się w najsłabszy blask latarni morskiej, jak promień trwa w powiece, kiedy się umiera. Chmury nad nami rozpal wunem, uderz nam w serca złotym dzwonem. Otwórz nam Polskę, jak piorunem otwierasz niebo zachmurzone. Daj nam uprzątnąć dom ojczysty, tak z naszych zgliszcz i ruin świętych, jak z grzechów naszych, win przeklętych. Niech będzie biedny, ale czysty, nasz dom z cmentarza podźwignięty. Ziemia, gdy z martwych się obudzi i brzask wolności ją ozłoci, daj rządy mądrych, dobrych ludzi, mocnych mądrości, dobroci. Synkowie moi, poszedłem w bój, jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca ojciec i ojca dziad, co z legionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg i nim wy męskich dojdziecie sił, jawą się stanie, co dziadek śnił. Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny łan naszej wolnej ojczyzny. Krzyże i miecze, los wybrany,
i przewalczone nasze lata, i nasza krew, i nasze rany. Polski cyrograf zapisany na wszystkiej ziemi tego świata. Sława i krzywda, cierpkie plony, z którymi siadasz dziś przed progiem i próżno patrzysz we wszystkie strony. Tułaczu nisko pochylony przed swym ostatnim sędzią, Bogiem. I niecofnięta nasza próba, jak wyjść nad klęskę i bezdroże i unieść w ręku broń cheruba, uderzać nią, gdzie zło i zguba, co nigdy zgubić nas nie może. Jak nadrzucony grat kamieni przez obcą dłoń i sprzeniewiercę odkrzyknąć, żeśmy niezmożeni, że się nie ugnie i nie zmieni pęknięte w piersi naszej serce. Jak wyjść nad rozpacz, wszystkie rany, nadziemski czas i ruch zegara i czytać z wieków los wybrany, polski cyrograf niepisany, że śmierć nie wieczna, wieczna wiara. Niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą lat 100, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia, z ludów jedyny ty, lud czystych dłoni, co swych zaborców zdumieniem oniemia, iż tym zwycięża jeno, że się broni. Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei, broniłaś jeno od czarnej rozpaczy wiary, że wolność, prawo, moc idei nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy. Dziękujemy.